Choć żyje skromnie, to ma ogromne serce i szczególnie pokochała zwierzęta. Pod opieką pani Marty obecnie przybywa prawie 40 kotów. Kobieta troszczy się o nie, karmi i leczy, i to zwykle za własne pieniądze. To jest Fryteczka, jest chora, właśnie kroplówkę jej daję co drugi dzień, bo jest nerkowcem. Nauczyłam się robić zaszczyki, nauczyłam się robić kroplówkę. No bo tak chodzić do weterynarza też, nie mam przecież samochodu, bo jak, skąd, jak dom taki. Kobieta żyje skromnie, mieszka w malutkim domku. Mimo to zwierzęta mają u niej dobre warunki. Dla kotów wraz z ludźmi poznanymi na portalu społecznościowym stworzyła specjalną wolierę. Teraz będzie, kamery będą, bo ludzie na Facebooku obiecali mi, że kamery zrobione będą, żeby już nikt nie podrzucał tutaj kotów ani... No bo sobie nie dam rady w końcu z tym małym. W ostatnim czasie pod dom pani Marty podrzucono kilka małych kotków. Kobieta chętnie oddałaby je do adopcji, bo boi się, że sama nie da sobie rady z tyloma zwierzętami. Zwłaszcza, że chciałaby zająć się tymi, których już nikt nie chce. Ja w sumie to chciałabym pomagać tym starszym, takim, które są bezdomne i po prostu bez opieki, z ulicy, żeby wziąć z ulicy i żeby po prostu im pomóc, żeby jakoś dożyły do swojego końca w cieple. Mam tam Rudego, tutaj siedzi właśnie. 13 lat był bezdomnym i przeganiany był przez inne koty, przez ludzi, na trzech łapkach skacze i pomogłam mu, wzięłam go z ulicy. Tam jest w pokoiku, tam w sypialni jest drugi koty, który w tamtym tygodniu trafił do mnie spod szkoły. Zdrowe, młode i oswojone kotki pani Marta chętnie odda w dobre ręce. W sprawie adopcji najlepiej skontaktować się z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, które pomaga kobiecie. Starsze i schorowane zwierzęta pozostaną u pani Marty, bo tutaj stworzono dla nich prawdziwy, kochający dom. To są moje dzieci kochane. Dzieci moje. Bo ja mówię, że to moja rodzina. Kocia rodzina. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.